Chciałam Państwu przedstawić sylwetkę Ryszarda Czarneckiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości, a to dlatego, że w artykule Agaty Kondzińskiej w Gazecie Wyborczej dzisiaj, o właśnie w tym artykule, a także ten artykuł jest dostępny na stronie wyborcza.pl, przeczytałam, że jeśli chodzi o budowanie list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, to w grze jest nadal Ryszard Czarnecki. I nie mogę wyjść ze zdumienia, że PiS nie ma wstydu, by dalej taką osobę wystawiać w wyborach europejskich. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim przedstawię Wam kilka historii związanych z Ryszardem Czarneckim, dotychczas nieznanych publicznie, ale zanim do tego przejdę, to chcę wszystkim przypomnieć, że Ryszard Czarnecki na początku swojej kariery był w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym i wówczas, pamiętam go z tamtych czasów, był politykiem o konserwatywnych poglądach, ale z którym można było rozmawiać i wydawał się osobą uczciwą. Im gorzej, im dalej w las, tym gorzej. Potem była akcja wyborcza Solidarność, a potem Ryszard Czarnecki nie bardzo miał co ze sobą zrobić, więc przyłączył się do Andrzeja Lepera i Samoobrony, gdzie przed decyzją o wejściu Polski do Unii Europejskiej przekonywał, że integracja europejska to będzie tragedia dla Polski. Czy jego słowa się sprawdziły? Sami możecie ocenić. Poza tym, jak już napomstował się na Unię Europejską, to wiele kadencji był europosłem, też Samoobrony, a potem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zarobił masę pieniędzy jako europoseł. W związku z tym ta okropna Unia Europejska mu całkiem nieźle płaciła, a on te srebrniki europejskie brał, jak to określał kiedyś poseł suwerennej Polski Michał Wójcik. Co się zdarzyło jeszcze w życiorysie Ryszarda Czarneckiego? Oczywiście mamy sprawę kilometrówek. Okazało się, że OLAF, czyli taki Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Unii Europejskiej, stwierdził, że Ryszard Czarnecki oszukiwał na kilometrówkach. To znaczy podawał fałszywe informacje po to, żeby wyłudzić zwrot kosztów. I tak okazało się, że Czarnecki jeździł do Brukseli różnymi samochodami, które nie należały do niego. Na przykład jechał aż z Jasła, nie wiadomo dlaczego z Jasła, bo ani tam nie mieszka, ani to nie jest jego okręg, ale wpisywał, że jechał z Jasła Fiatem Punto Cabrio, po czym OLAF stwierdził, że właściciel tego auta był bardzo zaskoczony, że europoseł Czarnecki podróżował tym Fiatem Cabrio, dlatego że to był samochód, który był zezłomowany 11 lat wcześniej. Ryszard Czarnecki twierdzi, że zwrócił te pieniądze. Mowa jest o 100 tysiącach euro. Dodam, że naprawdę pensja europosła jest bardzo wysoka, no ale widać posłowi Czarneckiemu było mało, że wpisywał takie dane o podróżach z Jasła w zimie Fiatem Punto Cabrio. I w rezultacie sprawa znalazła się w polskiej prokuraturze, ale za czasów Zbigniewa Ziobry śledztwo w ogóle nie ruszało dalej. Dopiero teraz, po zmianach w prokuraturze, ostatecznie polscy śledczy wystąpili do Parlamentu Europejskiego, ponieważ Czarnecki nadal jest europosłem, o uchylenie immunitetu. Czarnecki powtarza, przecież ja zwróciłem te 100 tysięcy euro. Powiem tak. Czy my naprawdę mamy przyjmować, że jeżeli ktoś się wyłudził, ukradł lub oszukał na 100 tysięcy euro jakąś instytucję, to wystarczy, że ta osoba zwróci i nie ma sprawy? To znaczy ja mogę coś ukraść, a jak oddam, to powiem, nie, nie, już mnie nie możecie ukarać, bo przecież oddałem. No nie, sprawa jest bardzo bulwersująca i najwyższy czas, żeby europoseł został z tego rozliczony. Nie, już nie wspominam o tym, że Czarnecki był niegdyś wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i był to jedyny przypadek, kiedy Parlament Europejski odwołał go z tej funkcji, dlatego że określił europosłankę Różę Thun mianem szmalcownika.
nie dość, że no, była to potwarz, no to jeszcze niestety Ryszard Czarnecki rozsławił po całym świecie określenie szmalcownik, tak żeby wszyscy wiedzieli na świecie, iż takie postacie funkcjonowały w czasie II wojny światowej i donosiły na Żydów, sprzedawały żydowskich obywateli hitlerowcom. Kolejna sprawa, no okazuje się, że Ryszard Czarnecki zasiadał w konwencie Collegium Humanum. Pamiętamy wszyscy, że Paweł C. został niedawno zatrzymany przez służby w związku z nadużyciami czy podejrzeniami o korupcję. Czarnecki mówi, że on co prawda był w konwencie, ale nic o tym nie wiedział. Zwrócę jednak uwagę, że jeśli chodzi o Collegium Humanum, to Newsweek, na przykład Renata Kim, Newsweek pisał wielokrotnie o tej uczelni, o bardzo dziwnych praktykach, o prawdopodobnie fikcyjnych dyplomach wydawanych przez tę uczelnię tylko po to, żeby mieć kwit, iż się ma MBA, bo wtedy można było już od razu wejść do Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, a to wielu działaczom PiS-u za rządów Prawa i Sprawiedliwości było bardzo potrzebne, a tam taki kwit się bardzo łatwo zdobywało. Więc Ryszard Czarnecki doskonale wiedział o tym, że dzieje się źle, ponieważ o tym najzwyczajniej w świecie pisali dziennikarze. No i taka postać ma być właśnie twarzą Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich. A teraz moje historyjki o Ryszardzie Czarneckim. Otóż w 2016 roku miałam program w TVP Info pod tytułem Puenta. Zapraszałam różnych polityków, ale było wiadomo, że w 2015 roku władza się zmieniła. No i na początku 2016 roku już zaczęły następować zmiany w TVP. Przyszedł Jacek Kurski, który zaczął wyrzucać dziennikarzy, a wstawiać na to miejsce funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Ja jeszcze na początku stycznia miałam program i przyszedł Ryszard Czarnecki i to już jest tragikomiczne. Zaczął mnie przekonywać, że on, Ryszard Czarnecki, załatwi mi program w telewizji, także pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, żebym się nie martwiła, dlatego że tutaj on wszystko mi załatwi. Bardzo mnie rozbawił i powiedziałam mu, że w ogóle nie potrzebuję tego, aby mi cokolwiek załatwiał. W ogóle mnie to nie interesuje. Oczywiście to była straszna blaga. Po prostu Czarnecki wiedział, jakie były ustalenia w PiS-ie na ten temat, dlatego postanowił sobie przypisać zasługę, że niby to PiS planował mnie zostawić w pracy w TVP. To oczywiście nie była jego zasługa, to był pomysł Jacka Kurskiego, który skonsultował to z Jarosławem Kaczyńskim i Kaczyński wydał zgodę i ja miałam być takim kwiatkiem do kożucha, no markującym niejako pluralizm w mediach, no bo co prawda się zatrudniło samych funkcjonariuszy PiS do telewizji, ale jest wielowiejska, więc ona zapewnia pluralizm. Ja wiedziałam, że tak będzie i tę propozycję Jacka Kurskiego zresztą spokojnie, miło odrzuciłam, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, jakie rozmiary ta chucpa przybierze, ale już wiedziałam, że to źle wróży i odeszłam stamtąd w geście solidarności z innymi dziennikarzami, którzy byli przez Kurskiego wyrzucani. Potem Kurski na Radzie Programowej opowiadał, że ja nie przyjęłam jego propozycji programu o bardzo dobrej porze oglądalności, z bardzo dużym budżetem, naprawdę oferta była wypasiona, dlatego, że mnie do tego zmusił jego brat Jarosław Kurski. Oczywiście to jest nieprawda, bo akurat zarówno Jarek Kurski, jak i Piotrek Stasiński, którzy wówczas byli szefami redakcji, mówili mi, żebym jednak spróbowała zostać w telewizji i żebym zapewniła jakiś głos krytyczny w tym medium, ale ja wiedziałam, że nic z tego nie będzie i że to tak naprawdę jest tylko gra pozorów i no, nie mogłabym chyba patrzeć w lustro, gdybym się zgodziła na tę ofertę Jacka Kurskiego w sytuacji, gdy tylu wspaniałych ludzi musiało telewizję opuścić. Wobec tego Czarnecki próbował inaczej nawiązywać dobre kontakty. Przede wszystkim on uwielbia występować w mediach, więc bardzo często dzwoni do dziennikarzy, że jest dostępny, trochę się wpycha. No i słuchajcie, przydarzyła mi się taka oto historia. Naprawdę to po prostu pokazuje, kim jest ten człowiek.
Rzeczywiście on czasami bywał w radiu Tok FM, jeszcze zanim nazwał Różę Thun szmalcownikiem. No i któregoś razu szykuje poranek Radia Tok FM w poniedziałek i gościem miał być Krzysztof Łapiński, który był wówczas rzecznikiem prasowym prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystko miałam ustalone, aż tu nagle w niedzielę dzwoni Ryszard Czarnecki i mówi tak: pani redaktor, ja do pani przychodzę jutro rano do programu. Ja mówię do niego, bo on jeszcze wtedy był tym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, i mówię do niego: panie przewodniczący, bardzo mi miło, że pan chce przyjść, ale ja już zaprosiłam gości i może innym razem, bo ja już mam ustalony skład. I rozłączyliśmy się. Po pół godzinie Czarnecki do mnie dzwoni i mówi tak: pani redaktor, ja już to załatwiłem. Bo właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, że ja popełniłam błąd i powiedziałam Czarneckiemu, że ja już mam skład gości ustalony, że pan minister Łapiński przychodzi i już nie mogę w tej chwili nikogo zaprosić. No i Czarnecki odzwania po pół godzinie i mówi do mnie tak: pani redaktor, wszystko załatwione, ja Krzyśka Łapińskiego odwołałem i ja do pani przychodzę. Ja po prostu jak to usłyszałam, to myślałam, że spadnę z krzesła. Ja mówię: panie przewodniczący, nie ma takiej opcji. Pan nie będzie mi ustawiał programu. Nie pan będzie decydował, czy pan przychodzi do mojego programu, czy nie. Ja miałam umówionych gości i pan nie może robić czegoś takiego, że pan mi tych gości odwołuje. To jest w ogóle nie do pomyślenia, jak pan się zachowuje. Na co Czarnecki wówczas zaczął mnie straszyć, że jeżeli ja się będę tak zachowywać w stosunku do niego, to on doprowadzi do tego, że żaden poseł Prawa i Sprawiedliwości do mnie nie przyjdzie i będę miała z tym olbrzymi problem, bo każdy dziennikarz zabiega o to, żeby przynajmniej czasami pojawiał się ktoś z obozu rządzącego. Ja wtedy odpowiedziałam: panie przewodniczący, to są groźby niedopuszczalne i może mnie pan straszyć, ale ja na pewno nie będę sobie pozwalała na to, żeby mi ktoś układał program. Nawet jeżeli Krzysztof Łapiński rzeczywiście nie chce przyjść, tak jak pan mówi, to pan też nie przyjdzie, bo tak nie może być. I niech mnie pan nie straszy, bo tego się też nie będę przerażać, dlatego że reguły dotyczące programu i tego, kto decyduje o składzie gości, są niepodważalne i pan takich rzeczy nie może robić. A pańskie groźby mnie nie interesują, po prostu do widzenia. Zadzwoniłam potem do Krzysztofa Łapińskiego i mówię do niego: panie ministrze, czy to prawda, że nie chce pan przyjść i że pan ustąpił Czarneckiemu? A Łapiński mówi: nie, no wie pani, zadzwonił Czarnecki, powiedział, że on przychodzi, a ja nie. No to powiedziałam: dobrze. Ja mówię: nie, tak nie będzie. Czarnecki nie przychodzi i pytam pana jeszcze raz, czy pan przyjdzie do programu. A Łapiński powiedział: dobrze, no w takim razie to przychodzę. I oczywiście przyszedł. Ale wiem ze swoich źródeł, że Czarnecki rzeczywiście robił bardzo dużo, żeby mi zaszkodzić i namawiał innych posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie pojawiali się w moich programach. Wcześniej, w czasie tej rozmowy, kiedy właśnie rzucał te groźby, mówił mi tak: pani jest w bardzo trudnej sytuacji, pani jest w takim medium, że PiS nie będzie do pani przychodził. Biuro prasowe Prawa i Sprawiedliwości panią obetnie. Będzie pani odcięta od gości z obozu rządzącego. To pani bardzo zaszkodzi. Tak mi powtarzał i wiem, że próbował te groźby wprowadzić w życie. Rzeczywiście z zapraszaniem posłów PiS-u były problemy, raz większe, raz mniejsze. Rzeczywiście w PiS-ie obowiązuje bardzo surowa zasada, że to biuro prasowe reguluje ruch posłów, czy idą do jakiegoś programu, czy nie. Wielokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, że rozmawiałam z posłem czy senatorem Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że absolutnie może przyjść, ma czas, a potem dzwoniło się do biura prasowego PiS-u, które odpowiadało: nie, ten poseł nie przyjdzie, bo nie ma czasu. No ja wiem, że miał, bo przed chwilą z nim rozmawiałam, więc okłamywano nas oczywiście regularnie. Niemniej z różnym szczęściem ta groźba Ryszarda Czarneckiego nie weszła w życie. Opowiadam to właśnie, żeby wam pokazać, jaki to jest człowiek. I tym bardziej jestem zdumiona, no bo są chyba jakieś granice, że taka postać ponownie znajdzie się na listach do Parlamentu Europejskiego, które buduje Prawo i Sprawiedliwość.